Witajcie, chciałabym Wam dzisiaj przedstawić, jak wykonać kocyk bardzo ciekawym wzorem zygzakowym. Kocyk wykonałam szydełkiem. Wzór jest bardzo łatwy do wykonania. Do zrobienia tego kocyka użyłam dwóch kolorów włóczek, dzięki czemu takie uzyskujemy fajne zygzaczki. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale właśnie tak to wygląda. Wzór jest dwustronny, z jednej i z drugiej strony wygląda tak samo. Do zrobienia tego kocyka użyłam włóczki Everyday Bebe Himalaya. Jest to włóczka akrylowa. Producent zapewnia, że ta włóczka się nie mechaci. W 100-gramowym motku znajduje się 330 metrów. Druty, jakie zaleca producent, to są 3,5 i 4 mm. Ja do zrobienia tego kocyka użyłam grubszego szydełka. Jest to szydełko 5 mm. Zależało mi na tym, żeby mój kocyk nie był taki zbity, tylko luźne te oczka były i lejące, no i nie zadowala taki efekt. Właśnie użyłam włóczki białej, włóczki niebieskiej, ale no, dobór kolorów to w zależności od upodobań. Zachęcam do odwiedzenia strony sklepu internetowego eul.pl. Tam znajdziecie wiele innych kolorów tej włóczki. Bardzo ładne są te kolory. Włóczka jest bardzo miła w dotyku, taka satynowa, delikatna. W sam raz nadaje się dla dzieci. Ale nie tylko. I teraz tak, przejdźmy do wzoru. Ja użyłam, tak jak mówiłam, szydełka numer 5. Mój kocyk ma szerokość 80 cm. Aby uzyskać taką szerokość, to musiałam zrobić 188 oczek łańcuszka. Jeżeli chcecie szerszy kocyk, wtedy zróbcie 251 oczek łańcuszka. A jeżeli chcecie mniejszy, no to tutaj odpowiednio 167 oczek lub 146 oczek. Wzór rozpoczynamy od wykonania 188 oczek łańcuszka. Łańcuszek musimy zrobić bardzo luźno, żebyśmy mogli uzyskać taki elastyczny brzeg. Więc rozpoczynamy naszą robótkę. Wykonujemy 188 oczek łańcuszka. I robimy ten łańcuszek luźno. I za chwilę wracam, jak już skończę w całości mój łańcuszek. Mamy już zrobiony łańcuszek i rozpoczynamy robienie pierwszego rzędu naszego wzorku zygzakowego. Omijamy pierwsze oczko za szydełkiem, wkuwamy się w drugie oczko i wykonujemy 9 półsłupków. Każde 9 oczek łańcuszka po jednym półsłupku. W sumie 9. Jeden mamy już zrobiony. 2. 3. Chwytamy, znaczy wbijamy szydełko w górną część nitki. Mamy zrobionych 3. Teraz robimy 4. Piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Czyli mamy 9 półsłupków. I teraz rozpoczynamy nasz
zygzaczek. W kolejne oczko łańcuszka wrobimy 3 półsłupki. 1. W to samo oczko wbijemy drugi. I w to samo oczko trzeci półsłupek. I dalej robimy w każde oczko łańcuszka po jednym półsłupku 9 razy. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. I wbijamy się w górną część naszego łańcuszka. 8 i 9. I tak wygląda nasz początek naszego zygzaczka. Teraz musimy zrobić, żeby nasz zygzaczek wygiął się w dół. Tutaj dodaliśmy 2 oczka, więc teraz musimy te 2 oczka odjąć, więc omijamy 2 kolejne oczka łańcuszka, wkuwamy nasze szydełko w trzecie oczko od szydełka i wykonujemy półsłupek. I w sumie ma być ich 9. Ponownie 2, 3, 4, 5. Najtrudniejszy jest pierwszy rząd. Kolejne rzędy będą o wiele prostsze. Jak przebrniemy przez ten pierwszy, to później to będzie sama przyjemność, dalsza robota. Mamy 5, dalej robimy 6, 7, 8. I 9. No i już w tej chwili mamy taki zygzaczek. Nasz pierwszy rządek już tworzy taki zygzaczek. No i dalej powtarzamy. Ostatnim razem odejmowaliśmy oczka, więc teraz musimy dodać. Następne oczko łańcuszka robimy 3 półsłupki. 1, 2, 3. Dalej robimy każde oczko łańcuszka 9 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, no 6. Trzeba bardzo uważać, żeby odpowiednie miejsce wkuć. 7. 8. 9. Poprzednim razem dodawaliśmy 2 oczka, teraz musimy odjąć, więc omijamy 2 oczka łańcuszka. Jedno oczko omijamy, drugie oczko omijamy, wkuwamy się w trzecie i wykonujemy półsłupek. I to 9 razy, 9 półsłupków. Jeden mamy, teraz drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy,
Ósmy i dziewiąty. Dziewiąty. No, tak zaczek nasz rośnie. I patrzymy sobie. Ostatnim razem żeśmy odejmowali oczka. Teraz musimy dodać dwa oczka, czyli w jedno oczko łańcuszka wykonujemy trzy półsłupki. Jeden, dwa, trzy. I tak dalej, i tak dalej, czyli 9 półsłupków, kolejne już oczka łańcuszka, po kolei idziemy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Mam nadzieję, że to dla Was jest jasne. To nie jest trudny wzór, jak widzicie, także myślę, że sobie poradzicie. Czyli tak, teraz patrzymy tutaj. Dodawaliśmy, to teraz musimy odejmować, czyli dwa oczka łańcuszka omijamy, rozpoczynamy w trzecim od szydełka oczku. I znów 9 półsłupków. I tak robimy do końca łańcuszka. Zbliżamy się do końca naszego rzędu. I tutaj ja skończyłam na dodaniu dwóch oczek. Czyli w jedno oczko łańcuszka wkuwamy 3 półsłupki. I do końca rzędu powinno nam zostać... Coś mi się nie chce wyostrzyć. O, teraz mamy dobrze. Powinno zostać 9 oczek łańcuszka. No i w te 9 oczek łańcuszka robimy 9 półsłupków. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7, 8. Dziewięć. Teraz przechodzimy do drugiego rzędu. Robimy jedno oczko łańcuszka. Odwracamy robótkę na drugą stronę. I tak jak w pierwszym rzędzie. Pomijamy pierwsze oczko łańcuszka. Tu nam, patrząc z góry, wyszedł taki łańcuszek, takie V. To jest ten łańcuszek. I teraz omijamy to pierwsze oczko. Wbijamy się w drugie. Tylko te, nie tak jak tradycyjnie wbijalibyśmy się tu. Tylko patrząc z góry, wkuwamy się. Tak w zewnętrzną nitkę. O, nie wiem, czy widzicie dobrze. Tu jest nasz łańcuszek. Są dwie nitki. Jedna jest bliżej nas, druga jest zewnętrzna. To w tą zewnętrzną robimy półsłupek. I tutaj wykonujemy 9 półsłupków w tą właśnie zewnętrzną nitkę. Jeden mamy. Teraz mamy 2, 3, 4, 5,
6. Siedem. Osiem. Dziewięć. No i taki nam tu powstaje wzorek. W kolejnym oczku, również w tym takim zewnętrznym, robimy trzy półsłupki. Jeden. Dwa. Trzy. I szukamy sobie kolejny ten takie oczko łańcuszka. Zewnętrzną część i wbijamy 9 półsłupków. 1, 2, 3, 4. Czyli widzicie, to jest tą zewnętrzną część. 4, 5, 6, 7, 8, 9. I teraz omijamy dwa oczka. Wbijamy żydełko w trzecie i wykonujemy 9 półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. I tutaj żeśmy odejmowali oczka, to teraz musimy dodać następne oczko, 3 półsłupki. 1, 2, 3. Także no, mamy taki zygzaczek. No i widzicie, że drugi rząd różni się od pierwszego tylko sposobem wbijania szydełka. Wbijamy po prostu w tą zewnętrzną część łańcuszka. I tutaj dalej robimy 9 półsłupków. 1. Jest nam już coraz łatwiej. Tak jak mówiłam, ten pierwszy rząd może przysparzać najwięcej trudności. Dalej już będzie prosto. Ile to my mamy? Raz, dwa, trzy... O, chyba się pogubiłam. Raz, dwa, trzy, cztery mamy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9. Oczka robimy dość luźno, nie zaciskamy, żeby uzyskać taką fajną konsystencję, że tak powiem, tej naszej dzianiny. I doszliśmy do momentu, gdzie musimy jakby zgubić dwa oczka, czyli jedno, drugie i tutaj w trzecie. Jeszcze pokażę z góry. Omijamy jedno, omijamy drugie, wbijamy w trzecie. Wykonujemy 9 półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no coś mi tutaj nie ostrzy, i 9.
Doszłyśmy do momentu, kiedy musimy w jedno oczko łańcuszka zrobić 3 półsłupki. I 3. No i tak powoli nam się tutaj tworzy drugi rządek. No i w ten sam sposób robimy do końca rzędu, czyli 9 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I teraz umijamy 2, 1, 2. Wbijamy się w trzecie. I tak powtarzamy do końca rzędu. Zbliżamy się do końca rzędu. Ja w swoim ostatnim oczku zrobiłam 3 półsłupki. I teraz dalej musimy zrobić 9 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I zawsze na końcu rzędu będzie nam zostawało jedno oczko. Ale tym się nie przejmujemy, bo tak to jest. Ja zaraz Wam pokażę, jak to wychodzi już w tym pocyku, który ja już zrobiłam. Także widzicie, że każdy rząd po prostu to jedno oczko w każdym rzędzie pozostaje. Tak to wygląda. No, i dokończyliśmy już nasz rząd. Czyli zostaje nam jedno oczko. I robimy oczko łańcuszka, aby rozpocząć trzeci rząd. Odwracamy robótkę na drugą stronę. I robimy 9 półsłupków, omijając jedno oczko. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. No i oczywiście chwytamy za zewnętrzną nitkę, tak jak w poprzednim rzędzie. Jak to było, ile ja tu zrobiłam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9. Mamy 9 półsłupków. I w kolejny robimy 3. 1, 2, 3. No i dalej, tak samo, 9 półsłupków, 1, 2, o, coś tu mi się poplątało,
poważnie. Musimy rozplątać. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Jak nie zaciskamy mocno oczek, to łatwiej nam się po prostu robi, ponieważ te nasze V są luźniejsze i łatwiej chwycić tą nitkę. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I omijamy dwa oczka, jedno, drugie, trzecie. Wkuwamy i robimy półsłupek. Ponownie 9 półsłupków. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i w następne oczko 3 półsłupki. Raz, dwa, trzy. Już naszej robótki przybywa. Robi się taki charakterystyczny brzeg. Tak to wygląda. No i w ten sam sposób robimy do końca rzędu. Jesteśmy na końcu trzeciego rzędu. No i tak jak poprzednio, zostaje nam jedno oczko, które ignorujemy. Robimy jedno oczko łańcuszka, żeby rozpocząć kolejny rząd. Odwracamy robótkę na drugą stronę. I tak jak poprzednio, robimy półsłupki. Omijamy pierwsze oczko, w drugie wkuwamy i robimy 9 półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 w jedno. 2. 3 w jedno. I ponownie 9 półsłupków. No i coraz mamy większy nasz zygzaczek, jak widzicie z prawej i z lewej strony. Robótka wygląda tak samo. Także robimy cały czas w ten sam sposób, aż do żądanej wysokości. Można zrobić ten kocyk jednym kolorem. Można też zmienić sobie nitkę na inny kolor. I wtedy tam w dowolną wysokość tego koloru sobie zrobić. Ja tutaj widzicie robiłam sobie w ten sposób, że robiłam dwa paski białe, dodawałam, a później przez dłuższy czas robiłam niebieską włóczką i potem zakończę koniec robótki. Znów wstawiłam te dwa takie białe zygzaczki. To taki, tak ciekawie wygląda ten kocyk. To można jeszcze dowolnie sobie ozdobić. Można jakieś dać chwosty na końcach tych rogów albo pomponiki. Także co podpowiada nam nasza wyobraźnia, nasze upodobania, będzie fajnie. Można również zostawić tak jak jest. Mi podoba się tak jak jest. Także nie zamierzam już niczego tutaj zmieniać, ani dodawać. Ale z pomponikami też myślę, żeby wyglądało dość ciekawie. Także mam nadzieję, że
pomogłam Wam troszeczkę tym swoim filmikiem. Chciałabym, żeby on był zrozumiały dla Was i żebyście po prostu razem ze mną spróbowały zrobić ten wzorek. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, to będzie mi bardzo miło, jeśli wyrazicie swoją opinię, podlajkujecie. Mam nadzieję, że nie był aż taki straszny ten filmik, chociaż to jest mój pierwszy, także za ewentualne niedociągnięcia bardzo wszystkich przepraszam. Mam nadzieję, że jeżeli powstaną nowe filmiki, będzie o wiele lepiej. Postaram się o to. Także pozdrawiam wszystkich, dziękuję Wam bardzo za uwagę.